Od czasu powrotu z Somalii szukam słów, żeby opowiedzieć wam ten sponiewierany świat. Wybierając się tu, wiedziałem tyle co wszyscy, że jest wojna, susza, wszędzie gwałt, głód, chaos, brud i strach. Wszystko pisane i wypowiadane wielką literą, bo wszystko jest tu doprowadzone do skrajności. Wszystko wypełnione znaczeniem do granic możliwości. Nawet marzenia mojego ostatniego bohatera, Bashira, który będzie was namawiał na wakacje w Somalii. To moje opowiadanie nie jest łatwe z wielu powodów. Jak mam opowiedzieć Somalię, żeby kolejny zamach, a jest on tu elementem społecznego krajobrazu, nie zburzył mojej historii? Zginie 100, 500, 1000 osób? Świat uzna to za normę. Jak mam was zabrać do obozów somalijskich uchodźców, kiedy za chwilę usiądziemy razem na kawie i ciastku w Mogadiszu? Jak mam opisywać ból i cierpienie uciekinierów we własnym kraju, skoro za moment zabiorę was na koncert lokalnego gwiazdora muzyki pop? Jak mam pokazywać głód i suszę w rogu Afryki? Przecież będę udowadniał, że tu rodzi się młody biznes, używa tych samych narzędzi co Europa. Jak umiejętnie złapać w słowa i kadry tak skrajnie różne wątki? Afryka to kontrast. Somalia to kontrast skrajny. Zanim na dłużej zabiorę was do obozów somalijskich uchodźców, poznajcie dziewczynę, która, jak wiele Europejek, zarabia w Somalii na pięknie. Is it good moment and good market now here in Mogadishu, in Somalia in general, for a ladies' businesses, for a lady living here? معامل بلونا أيوة حرن أو يبسنا يعني كهلين ألعاب تيدي أنا إذا هاي أنا ألعاب تهذا وفي عنتها هاي وفي عنتها سوخة إن مركيكو ووحن كفكرة سيدا عالم كأوكلة إن أنا جا نه سومالية إن شقكو أبورو ألعاب تن وكريو جيري إن كانوا إن وحبذن وكفكري dad badan aan weydiistay in ay iga caawiyaan alaabta waa ay naxan weesay in familkan weydiiyay in alaabta ay isla keenno aan in diskeen aan barno qaabka loo isticmaalayo in aan magaciiga ku keensado in oo tayo fiican leh oo aan waxa laga sameeyay in meeshii ka imaaday kulli in aan ani aan samaysto markii dambe waa ay la fududaatay qof ay caawiyay What is the main channel you use to sell the products? And Instagram, Snapchat, and TikTok. How is fikrad ma igu jirin in aan anoo wadankii joogo in aan product-ti magaciiga ku soo saarto aan Soomaali aan ku iibsado laakiin markii dambe dadaalkayga dheeraad aan sameeyay in aan wadankaygi anoo joogo shaqo in aan keeno alaab magaciiga ku qoran I am thinking about the opinion, the reaction of a man living here, looking at the ladies looking so beautiful like you. Or the dubbin, nimon badnan wegla sahadlan o idahayan, and makeup fi anasa mesa kast in sahibidi da, in arbna ina kuken no, and sa malin kast makeup ugu samisit, me wah fi anasa mino sa igu diri gilian in idahayan horu si sao. ما شاء الله سو ودن كواحد بدن أحكي بدي شيء قبل بدن أو ميك اب كا جيركو يو ويجي جودا اس كان أنا إيمان عين وحاول دحيح فرق وين مرك أراس كي لقي سوي قالنا مرك أراس أي جو جان أي يو مرك كلا عادة اسكو عرفت اسكو فرق وين أو دحيح في męskim świecie islamu zdarzają się wypadki kiedy kobieta stawia na swoje i zmienia reguły. To pierwsza i prawdopodobnie jedyna kobieta mechanik w Somalii. Odkąd pojawiła się na scenie TEDxu w Mogadiszu, zyskała sławę i klientów. 70% z nich trafiło do niej z jej własnych kanałów social media. Tak, to wciąż Somalia.
waxay u maadaa inaa gaari u dayac tiro laakiin marar qaar gaarigoon halisneen aan wax yar cilad yara qabo ay waxay u maadaan inaa i tijaabiyaan in gaar wax qabo karta aan ahay iyo kale Do you know everything about the cars? Waxaa sababtoo ah muddo 8 sano aan ka shaqeynaa macallinkii wuxuu ahaa markii garaashka koowaad aan tagay ninkii ayuu ii bilaabay wax oo markaa ahaa nin aad u miskiin ah oo markaan naxariis ii muujiyey maadaama aan qof da' yar aan ahaa You are a kid, you go to the garage and ask for a job. Do you remember the moment? Ma la aaminayn inay gabar shaqaale noqon karto oo weli way garaashka shaqeyn karto. Inaan tagay garaashka ayaan waxa u soo mar dhibaato badan. Laakiin markaan garaashka imaaday anigu hoos fiirinayo ayaa nin oday ah markaa gaari sameynayay oo alxamista ahaa. Aan u sheegay xaaladeeda. Markii xaaladeeda uu shakiinayay anigu hoos aan fiirinayay inuu igu ogolaanayo ma malaynayn. Laakiin markii dambe si naxariis loo igu dhahay waad shaqaysan kartaa. Waan qaban kartaa hawshan. Milo waa waxyaabaha taariikhdeeda ku weyn. Waa inay u qoran tahay Google xasuusmarka. I know that you were searching for a job, so why did you decide to go to the garage and to ask for that kind of job? Waxaan ahaa gabar aad dayar oo 13 sano jirto. Ma haysan qof i caawiyo. Markaa Soomaaliya joogtid ayaa gabar tahay way adag tahay inaan shaqo heshid oo weli waad dayar tahay. Waxaan ku fikiray waxyaabo badan inaan qabto laakiin way suurtageli waayeen inaan shaqo karo oo kaleento. Laakiin gabar yar aan ahaa way suurtageli weysay. Balse xitaa waxaan ku fikiray inaan caseeyo noqdo oo kaba aan caseeyo. Laakiin markii dambe waxay fududaatay inaan garaash tago oo aan caawinaad weydiisto. Maxaa yeelay xitaa garaashka ka shaqo bilaabay waxaa joogta ugu yaraan wiilal badan oo ugu yaraan gaaraya 40 ilaa 30. Marka hal nin waxaan codsiga aan weydiistay waa hal nin oo oday ahaa oo markaa meesha joogay. Xitaa aniga garaash iskale waan iska qarinayaa ilaa 6 bilood aan wax ka barto. Sababtoo ah waxaan u ahaa dhiirigelin iyo tusaale. Gabadh inay wax qaban karnaa la aaminsanaa. Laakiin anigu markii aan tallaabo sameeyay ee aan soo banaanka u soo baxay, caqabad kastoo gadaal iga soo riixdayba. Waxay ogaadeen inay gabdhaha wax qaban karaan. Dadkana dad badan oo igu daydan way jiraan inay gabdho bajaajyo wadaan u kaleento, in meelaha qaar ay gabdho ka shaqeeyaan. Marka dad badan ayaa wadaa. Od lat ci, którzy nie uciekli albo nie wyjechali z Somalii, muszą liczyć na pomoc z zagranicy. Od rodzin, które zaczęły swoje życie z dala od wojny, suszy, strachu. Zagraniczne transfery pozwalają przetrwać, czasem przewegetować ludziom w Somalii, ale ratują także somalijski handel. Dzisiaj mówi się, że pierwszymi, którzy kiedyś, nikt rozsądnie nie poda daty, zaczną rozkręcać somalijską turystykę nad Oceanem Indyjskim, będzie diaspora rozsiana po całym świecie. Australia, Szwecja, Norwegia, USA, Kanada. W legendarnym obozie dla somalijskich uchodźców w Kenii, Dadaab, ludzie długimi miesiącami czekali na możliwość wyjazdu. Wierzyli, że na zachodzie unikną poniżenia, prześladowań religijnych albo śmierci. W Dadaab, mieście cierni, jak go nazwał pisarz Ben Lawrence, strach, odczłowieczenie, bieda były niemo akceptowaną normą. Ale tysiące Somalijczyków uciekło także do obozów we własnym kraju. Smutny finał klanowych wojen, zmiany klimatu, ogólnego somalijskiego bałaganu. Ano ko hak aman shawla was number one. How much kilometers is from there? 50 kilometers. 50. Yeah, the one describes okay. Kilometer 50. So it's easier for them to get the water here and fruit here than it was in the past, yeah? I had that for the day. I had the mission reaction to Haitian. I had a Haitian Malafima and Wakaro Haitian. Get do me if you know how to calcali or what I see. Why did they leave the place? Because of the climate, because of the weather, because of the war. خح واق سوق عن دجال. دجال مية. دجال أقصد. أو هاي دجال كنا. دجال كان شباب يدولد. Do they plan to go back sometimes? ما أقول لا كرنا. باهي إرفع لك جرول. ولي ماشي. هاي. هذا بواصل وين؟ هاي. إلمو تدو إنو جها وتا. هاي. رفع لك. Setki takich historii tylko na jednym wzgórzu wokół Mogadiszu. Ludzie uciekają dziesiątki kilometrów w stronę stolicy, wierząc, że tu blisko do pomocy, że ktoś im musi tu pomóc. Przecież świat chyba nie jest obojętny. Nie jest. Choć za nierozwiązywalnym problemem skotłowanej w domowej wojnie Somalii stoi polityka, przemytnicy i religia. Mapa Somalii czerwienieje z każdym rokiem. Kryzys tu to coś normalnego, pisze Ben Lawrence w mieście Cierni, cytując urzędnika. She's from a village named Koriole, Lower Shabelle. Mm-hmm.
Does she remember Somalia before war? Askarna. Sa urab. Wallahi dab nin oo guru leh oo gutukaan la hajiri oo walqab jiri oo hada kan fadhi maraba an fadhiisto dibaana fadhiisi. Why are you here? Anta waxaan u nimiday baahiyo u nimid. Wa xoolahi waa dhamaaneen wixii beerta xoga abaar wixii dhamaay waa fudud dhaayeen waxaan naqanay biyo la'aan meeshii saasan uga nimid. So it's the huge problem in Somalia in general, yeah? Exactly, yeah. People in general think that Somalia is a country of war, but sometimes it's climate change. Exactly, yeah, it has a lot, yeah. So here is a place then he has to have some animals too, or not? Xoolan le wada maade. Wada ma inta xoolo ma kulay? Xoolan male wax lahaayo male waa la fadhiya. Saana dadkan ka dhaba hadda. Ninka dhaqdhaqaaq waa qaab aan ku sheegno dalkeena joogna dadkeena joogna laakiin waa xoogaa culaysa jira. He hasn't worked, yeah? So he has to wait for a help from the family, yeah? Wax la cuno wax naaga marmar fuufa meesha dambil dambil iyo wax la soo celsha. Dadka muga wax yar oo raashina waxay ku timaadaan qaybsanaa tartiib leh. Kiedy przyjechałem do Somalii jesienią 2019 roku i posłałem w świat pierwsze zdjęcia z obozów, padło pytanie, które mnie zaniepokoiło. Czy warto im pomagać? Są tacy, którzy uważają, że świat nie radzi sobie z więcej niż jedną katastrofą na raz, że powstrzymywanie klęski głodu nie jest dzisiaj dość efektowne, że Zachód ma dość bólu i łatwo się znieczula, że nie można pomagać Syrii i Somalii w jednym momencie, bo to dla sytego za dużo, by strawić. Moja odpowiedź jest prosta. Byłem, widziałem i nie mam wątpliwości. Kropla czystej wody do kropli czystej wody mogą dać strumyk życia. Jeżeli kryzys humanitarny się pogłębia, to mam poczucie, że mamy trudniejsze zadanie. To, co jest łatwiejsze, to na pewno to, że teraz jest wiele organizacji humanitarnych, mamy systemy koordynacji, jesteśmy w stanie się spotkać, wymienić informacje, jaka jest sytuacja, która organizacja może w jaki sposób pomóc i też my dzięki temu współpracujemy, więc jesteśmy w stanie bardziej też dokładniej wiedzieć, co jest potrzebne. I to zawsze wygląda w ten sposób, że różne organizacje humanitarne na świecie, które z perspektywy laika mogą wydawać się konkurencją między sobą, muszą współpracować w takich miejscach jak Somalia, choćby? Tak, w każdym miejscu, gdzie udzielamy pomocy humanitarnej, organizacje pozarządowe muszą ze sobą współpracować. Muszą porozmawiać, która z organizacji może donieść jaką pomoc, muszą wiedzieć, gdzie są jakie potrzeby i czy oni potrafią udzielić najlepszej odpowiedzi. Co też ważne i co widzę tutaj, bardzo często kierujecie swoją prośbę o wsparcie do ludzi, którzy są tutaj na miejscu. Zatrudniacie ludzi, którzy są z danego kraju albo z krajów ościennych. Tak. To pomaga w rozmowie choćby z ludźmi, którzy żyją w takich obozach? Tak, no to też co jest ważne w kontekście Somalii, prowadzimy tak zwany niski profil, czyli staramy się tak o to, żeby to nasi pracownicy pojechali w teren i to, żeby oni rozmawiali z osobami lokalnymi, bo też oni najlepiej ich rozumieją. Oni przede wszystkim znają najlepiej te potrzeby i są też w stanie nam je przekazać. Dodatkowo, jeżeli zatrudniamy lokalnych ludzi, to też oni utrzymują nie tylko swoją rodzinę, ale pewnie też swoich kuzynów. I to jest dla nich ogromna pomoc. Myślę o tej Somalii i czytam wiele komentarzy ludzi nawet w trakcie bycia tutaj, którzy mówią, pokażcie, że to jest też kraj nadziei, że to jest miejsce, które się za parę lat pewnie zmieni. 5 lat temu wyglądało zupełnie inaczej. Też o tym wspominałaś, że dziś tego powietrza jakby jest trochę więcej. Mhm. Tak, no ja to bardzo mocno też doświadczyłam wczoraj, podczas kiedy pojechaliśmy na miasto. Naprawdę nie sądziłam, że tutaj też są bloki mieszkalne. To było dla mnie w pewnym sensie nowe przeżycie. Ja też słyszę opowieści. Raz jak leciałam tutaj z Warszawy, rozmawiałam z Turkiem, który tutaj prowadzi interesy, ma jakąś firmę. I to, co on mówi, to, że 10 lat temu nie do pomyślenia było, żeby tutaj ludzie się przemieszczali normalnie samochodami, albo też po prostu dzieci rzeczywiście biegały z bronią po ulicy. I to się zmienia. No teraz tego dzisiaj już nie widzimy. Patrząc po liczbie tuk-tuków na ulicach Mogadiszu, rzeczywiście sporo się choćby w tym znaczeniu zmieniło, ale to jest też o tyle, nie wiem, czy w ogóle można używać tego typu słowa, ale powiedzmy, że go użyję choćby raz, fajne, że posiadanie tuk-tuka w rodzinie oznacza jakieś źródło dochodu, prawda?
Tak, tak. No tutaj ludzie różne rzeczy robią, żeby uzyskać środki do życia. Mężczyźni albo transportują przedmioty, albo pracują przy budowie różnych budynków. Teraz też wczoraj widzieliśmy, jak dużo budynków się buduje, co jest źródło utrzymania. Kobiety rzeczywiście najczęściej trudnią się handlem, ale też sprzątają. To są najczęstsze źródła dochodu dla rodzin. Z perspektywy przedstawiciela dużej organizacji humanitarnej, jak się ocenia moment, w którym misja jest wykonana? Po rezultatach. Do tego są całe systemy narzędzi i techniki, żebyśmy mogli to zmonitorować rzeczywiście. Czyli robimy albo wywiady z osobami, które otrzymały pomoc. Mamy też inżynierów, którzy sprawdzają jakość wykonania, czy to są toalety, czy generatory, czy studnie. Ale też takim dla nas, dla mnie, to też zawsze takim doświadczeniem, też potwierdzeniem dobrze wykonanych działań są rozmowy z ludźmi. I oczywiście potem raporty. No, w każde nasze działanie musimy zraportować narracyjnie i też budżetem. Trudny kraj do pracy? Trudny. No, dla mnie najtrudniejsze jest rzeczywiście zamknięcie, sytuacja bezpieczeństwa, czyli to, że ja nie mogę wychodzić na miasto, czyli że pracuję cały czas w jednym budynku. Na szczęście też moja praca nie wymaga codziennych podróży i wizyt w terenie, dlatego też mamy pracowników lokalnych. No niemniej jednak bycie przez długi okres w zamknięciu jest trudne, ale się da. Przyzwyczajeni do czystej wody, czystych rąk, czystych toalet, czystych sztućców, rozpływający się w gorącej wodzie zachodnich pryszniców. Nie przychodzi nam do głowy, że to może być luksus. Mydło? Zwariowałeś? Nie. Widziałem na własne oczy, że od braku higieny do śmierci najbliżej jest w Somalii. How many people is living here? Dad aad u badan ku nool 1400 iyo wax la jira. Haween iyo caruur u badan yihiin samadeeq waa meel aad weyn. So we saw a very nice school. Who decide which child can go to school? Dhisidooda waxa go'aamiyay cidii marka keenta iyo maamulku ay la tashadaan. Laakiin samadeeq aan cadad ka inta leeg ba ku nool wax iskoolana ma qabaan. Gacanta waxa ku haya een baah biyaha yada siisa. Maxay tahay nadaafadda wacyigelinteeda iyadaa siiso, musqula iyadaa siisay, laakiin wax iskool wax ka saacidaa maysan helin. How important is to have a chance to take water, to have a chance to go to the toilet? How important is in such a huge area like that? Muhiimadda ay noolahay waxay tahay bulshadaani ma aysan haysan markii hore wax biyo ah. Musqula ma aysan lahayn. Baaha u timi biyaha waa siisay. Dadku aad bay u badan yihiin oo ay ku filaan laakiin maanta waanu haysanaa oo hamiga waxa ku jirtay inaanu haysano biyo laakiin way nagu yar yihiin musqulaha la mid weeyaan waxaanu haysanaa musqulo 12 xabba ah oo ay baah bixisay laakiin dadka cadadka la eegay 12 xabba waa suuq imeyn kartaa laakiin aad iyo aad waanu u jecelnahay hami weyn bay nool yihiin waanu haysanaa waa hanti anaga noo taala. Zdaję sobie sprawę, że czystość to pojęcie względne. Wiem, że są równie przerażające dzielnice w Indiach i biedniejszych regionach Azji. Ale w tej somalijskiej spiekocie wszystko się wyostrza, nabiera smutnej mocy. Przytłoczenie, które towarzyszy sytemu i czystemu człowiekowi w świecie nędzy, potężnieje. Niezależnie od miejsca na ziemi, poziomu jego spustoszenia, obaw, kiedy zaczyna się dyskusja o przyszłości, wszyscy mówią szkoła. Jakby zmiana zaczynała się przy tablicy. Tu też to widać, choć perspektywa jest trudna. Dlaczego miałbyś dbać o wykształcenie dziecka, skoro nie masz wody? Niby co jest ważniejsze od czystego źródła? Wiedza cię przecież nie umyje i nie nakarmi. Tylko patrząc na Somalię, w którymś momencie przestajesz szukać sensu. Szkoły koraniczne, obozowe, miejskie. Wszędzie ta sama nadzieja, że skrawek deski do przepisywania wersetów Koranu albo zwykły zeszyt są kluczem do innego świata. In which age they started studying Quran? Lehjira ma tawjira qorkan lehjira ah tawjira qorkan. Ahsan tarbiya. Ah. Ya.
What do you think? It's easy for her, for him to study Quran because it's not as easy book. وفعلي ما شاء الله ما شاء الله. سميت معها لقار. أنت بدل واحد فكرة. أنت بدل واحد فكرة. لكن الله وقب وقبلها قب حذنا إليهن وليش حذنا إليهن. Okay. In which way you start teaching the child? Five teachers. Mm-hmm. So Somali, English, and mathematics? Somali, English, mathematics, and science. From 6 till 16? Yes. Yeah? And you live here, close to the camp, close to the school? No. From Mogadishu, in district of Holland. Yeah. Okay. So every day you have to come to the camp? Yeah. Fajnie, że te dzieciaki jednak tam parę godzin spędzą w szkole, zawsze to jest jakieś wyjęcie ze świata. It's nice to hear the music at the yes. beginning of the day school. Yes. Perfect. It's one of the biggest school in the town, yeah? Yes. It was built in 1974. It is one of the public schools which comes under the Ministry of Education. It is one of the infrastructures which collapsed during the Civil War. It was rehabilitated and maintained and equipped 1993. Now it is functioning from 1993 up to now. All over the world, if you are talking with people and ask them how to help the poorest countries, everyone say through schools. Do you agree? Yes. These schools are for the community. This community school. It was built through self-support. It is owned by the community. It is almost free. We don't take anything. We don't take registration fee. We don't take school fee. It is completely free. So if your parents decide, okay, let's go to school, you can go to school, yeah? Yes, because we have a relationship with the parents. We have CEC, which is formed among the BTA, Parent Teacher Association. It's elected in the General Assembly. It's possible for the child in a camp to go to the school like that or not? Mostly the children that we have come from the poorer families, yeah. Especially the IDB camps, and they are the vulnerable students because it is almost free of charge. The best thing is the education. Yeah. Instead of using your child for labor, instead of going to being balisher, to being a servant, it's better to come to school. It will serve for himself or for herself and for the whole community. That's what we make mobilization through the BTA assembly. What do you teach them? Somalian mathematics, physics? Somali mathematics, physics, philosophy, science, oh, yeah. Social study, Arabic, religion, arts, crafts, sports, technology. We teach all. Yeah. Yes. 10 subjects. Even technology. Yeah. Even technology. W kraju, gdzie obrzezanie kobiet jest dalej normą, gdzie religia wymusza mnóstwo tematów tabu, to szkoła bardzo często jest jedynym miejscem na higienę. Kiedy pracuję w takich miejscach jak Somalia, muszę się pilnować, żeby nie wpaść w dziennikarskie tryby, którymi ja sam od kilkudziesięciu lat i cały dziennikarski świat od zawsze jedzie. Sensacji. Nawet na wojnie musi być czas na teatr, na kino, na kawę, na miłość, na biznes.
To aż kipi dzisiaj w Mogadiszu, niczym równoległy świat, znany tylko miejscowym. Samira wróciła niedawno ze Szwecji, żeby w Mogadiszu założyć własną kawiarnię, cukiernię i szkołę wypieków dla lokalnych dziewczyn. Ma być menadżerką pierwszego 5-gwiazdkowego hotelu tuż przy plaży Lido. There's opportunity to help people, especially women, young women who don't have education, who don't have anything. Teach them what I can, then they start working. As you wrote on the wall, wake up with a cup of coffee. It's natural in Europe, but I don't know how it works here in Mogadishu, in Somalia in general. This is a little bit of positive thinking, you know. When I wake up in the early in the morning, I have to take a coffee. That's my rule, and I know there's a lot of people who was thinking the same. Bad things happening. Sorry, that's the life here. But you know, just come here, take a coffee, and eat sweets, and get some sandwich with the cheese. And start your day in a different way. Yeah. Different way, and just I'm a part of happiness. You know, the people can come here. And the risk is everything. Just come over here. I have a family. I have everything in my country over there. I have a good life. You know, I have a good job. You know, I got good salary. I have my kids over there. I just decided to come over here and show my kids. This is who I am. This is my country. I even come for to prove that people still can do whatever they like. My hope is I can make this bigger, or maybe start a school for all youth and teach them bakery and pastry and dairy. W głodującej i wojującej Somalii działa także agencja reklamowa z prawdziwego zdarzenia. Prowadzi ją młody Somalijczyk, wykształcony i wychowany w Holandii. Też zdecydował się wrócić do Afryki. Jego graficy, informatycy, PR-owcy budują strony dla lokalnego biznesu i pomagają w kampanii miejscowym politykom. When I was coming to Somalia, my viewers told me, be careful about you. So now I'm sitting in an advertisement agency here in Mogadishu. So it's nice, change. You know, for the last 27 years, the country, the government, the central government collapsed. There was a civil war. People had to flee from the country. It's similar to what happened in Europe back in the World War II. People actually fled from Europe at that time. 6 years ago, Somalia actually moved from a transitional federal government into a stable government system. And that actually moved and motivated a lot of many Somalis in the diaspora. And it gave us hope. Like now, like after 30 years almost, people who actually went to Europe, to America, to Latin America, they are now actually thinking and going back to their roots and to their origin. I'm one of the examples. I grew up in the Netherlands. I got education in the Netherlands, but I thought, okay, I can be very successful and useful in Somalia rather than in the Netherlands. It makes me also very important because there are no people like me who actually can contribute, or maybe few of them that actually decided to come back to Somalia. Mm-hmm. And I think we have taken the courage and steps to come back, but it was not easy. But as you see, Somalia is changing. I faced this challenge of recruitment. I had to get people with the right skills, and I couldn't get locally people with the right skills because there were no design schools, there were no art schools. So what I had to do is make my own criteria and make my own courses and develop my own curriculum. And now it's what you see after 5 years. At the streets, I saw a van with a young boy with a gun. And here I'm looking at the same young boys working on computers. So it's crazy because it's very, very close to that. Well, things are white and black. I mean, a lot of things are happening in Somalia. The security challenge remains very big, and that is because why you see the men with gun. But that doesn't mean that there is no life in Somalia. There is a life. There is actually money here. And if you see an advertising, that means there is a money. Right. Yeah. The globalization, internet technology makes it easier to connect the people. For example, we have clients that are based in Washington, D.C. We have clients, customers that are based in Stockholm. We have customers that are based in Johannesburg, for instance. We're doing their work here. I'm hoping that after 10 years, after 15 years, that this country will be amazing. People will come here like Miami and Maldives.
Muzyczne życie rozdzieranego zamachami Mogadiszu toczy się w internecie albo na weselach, które odbywają się tu regularnie. Lokalne gwiazdy w nowych sneakersach, w pełnej biżuterii, niczym amerykańscy raperzy, podbijają afrykańskiego YouTube'a. Pop African Disco zabrzmiało także w moim hotelu. Si dalku dib u dhiskiisa iyo maskaxda iyo quruxdiisa iyo dhan inaan yaani wadamada kale aan gaarsiino si aan ula tartami karno waxa way horta inta badan qof waliba markuu qofka luqadiisa uu yahay ku luqad qofkaas ayuu yaani muxuu ay tidhigaysanaya laakiin aniga inta badan waxaan jeclaa inay Soomaali yihiin walow aan arko in maalmahan dhaw in yaani aan arko dad Soomaali ka baxsan Ethiopian like Kenyan oo kale heesiyo iska duubaya inay yaani isoo diraan It's easy to say that you are a singer from Africa, not only from Somalia. Thank you. Thank you. Have you ever started singing or not? Waxaan soo dhandhay yaawi ma jiraan aniga kaliye maskaxdi. My ID. It's from your heart. Talent. Yes, talent. Do you have a concert in Somalia? My. Waayo waqtigeedii hore ugu dambeeyay ee burburkii. Do you have a lot of competitors on the Somali musician market? How way jiraan fanaaniin badan oo Soomaali ah. Taas way jiraan Soomaali badan oo muxuu ayd kula tartamayso. En waxa erkan ku soo gaarna waxa isdhigi kara waxa way challenge. Wielu młodym Somalijczykom w duszy gra biznes. Bez wstydu, bez kompleksów. Robią swoje startupy niezależnie od tego, czy w mieście trwa alert wojenny, czy cisza przed burzą. This is the first community hub that opened in Mogadishu 2 years back. So we are still growing. We want to aim high. You know there are a lot of business in the market. Let's say in Mogadishu, which is not legally exist. We shape them. In terms of legality, some of them they have all other things, but they lack, you know, money. So we try to connect them, giving them bridge between them and investors. The globalization is helping us. The internet is helping us. So there is a lot of helps we are getting, but we lack, you know, regulations. There is no regulations from the government. So yes, there is a lot of things are happening. Things are looking. Crazy, but it's not really like it is. You know, we have to look for opportunities everywhere we are. You know, we've gone through 30 years of bad, you know, past and history. And right now, not only me, but many of my peers, many of the people that I know are all thinking on a level of, okay, we now need to start resolving problems. My startup is a delivery app. So what we do is we provide last mile service provided. That's what we are. I grew up in Amsterdam. And, you know, the Dutch mentality and the mindset, it's inspired me a lot. And, you know, keep everything simple and everything is possible, nothing's impossible. Lokalni politycy próbują posklejać rząd, zbudować choć szkielet państwa, które kiedyś, być może, nakarmi Somalijczyków. Młodzi też się w ten ruch wpisują, bez karabinu, z pokojem na ustach. To get business is not very easy, so we just focus on the youth. And youth, they are here, we are 75% in the whole population. So youth always, they are victims. So that's why we want to encourage the youth and make awareness for bees. Last Friday, we did amazing events in Lido Beach, final arm wrestling tournament. You cannot imagine how many people joined for watching that game. When we started 2016, there was no any volunteer activities, whether it's youth or government. We just come together with 5 people and say, let's do something. Some of them, they say, oh, we can plant flowers, we can paint also the roads. We don't have beautification in our city, so maybe we can change this. Some days we go for IDB camps, and then youth there, they don't have a nice education, they don't have jobs. And then we say, please, you are the man, you can change this country. Some of them, they say, oh, that's great. What we can do? When you do some volunteer activities like in your home, you feel this is your home. It looks like a hand against gun. Yeah, a hand against gun, yeah, absolutely. So if we do something, we make better in our country. I jest w Mogadiszu Bashir. Poznałem go pierwszego dnia na szkoleniu antyterrorystycznym. Mówił, czego nie mogę robić. Nie znosił sprzeciwu. Nie dyskutował. Bashir to tajemnicza legenda Somalii.
Nie wiem, w którą z historii mogę uwierzyć. O jego własnej armii? O jego pozycji w polityce Somalii? Czy o jego sile? Tylko w jego marzenia łatwo mi uwierzyć, bo w miejscu, w którym nagraliśmy naszą rozmowę, Somalia wygląda ładnie. Po prostu ładnie. How it will be within 5, 10, 15 years here? Actually, you are lucky. Now you came like when we are under development, eh? And near the future, I hope you will see much difference than now. While more tourist people lay down in front of the beach, the situation of security much better than now, and life when you know become like normal. Eh? You see, like in Somalia, we have the longest coast in Africa, and it's one of the most beautiful beaches in the world. But very unfortunately, what happened like while we during civil war. We lost like, you know, our time to enjoy the beauty of our land. But now it's different than before. Now we have a very big hope. It's some kind of Somalia or Mogadishu rising? Absolutely. It's year after year, the situation is getting better. And that's what's also people, Somali, driving to invest in their country. You see, like a couple years ago, I was not thinking like investing some kind of this project, you know? Mm. And now we are ready to invest in more and more. I met a few of your friends who decide to move from Sweden, move from Finland, move from London, move from Amsterdam and start their businesses here. Yeah, because that's the time they move from here. There was some situation was pushing them, but now they are coming back. Because the life is changing. You and me, we were not dreaming a couple years ago to sit in here and take an interview. Western media, they were saying Mogadishu is one of the most dangerous cities in the world. Yeah. No longer about that. It is a time Mogadishu is becoming the real Mogadishu, how it used to be. But it's very hard for me to forget people who I met in the camps. So it's the hundreds, thousands of people living in the tents in the outskirts of Mogadishu. When it changed? That number, you see now, is much smaller than the number people used to be in the camps. In the city, the IDB, even they are helping themselves. They're going around, walking, coming back. And also, there is a very big program now, government working, how to relocate that people, where they come from. Mogadishu will be 5 years after now. When you come here, maybe you will not have a space. You can sit because the number of the people will come. One day, Somalia situation will come back how it used to be before. And now it's not far. Yeah. Yeah. You said 5 years. I'm sure less than that. Bezpieczeństwo. Wiem, czym jest dla mnie i dla mojej rodziny, ale nie umiem sobie wyobrazić bezpiecznej Somalii. Europejczyków na leżakach u Bashira. Kiedy dla matki w obozie uchodźców bezpieczeństwem będzie czysta woda, dla matki w szpitalu w Mogadiszu bezpieczeństwo nadejdzie, kiedy spadnie gorączka u dziecka. W obozie bezpieczny będzie zarówno ten, kogo nie porwie terrorystyczna bojówka, jak i ów, kto zasłużył na miejsce w szkole. Bezpieczeństwo jest tu jak Fata Morgana. Kiedy za długo panuje cisza, nikt nie mówi, że nareszcie nadszedł spokój, ale czeka na zamach. W książce Miasto Cierni, która opisuje przerażające losy Somalijczyków w gigantycznym obozie w Kenii, Ben Lawrence pisze, głód był koniecznością, niedogodnością, szansą na interes. Był w pewnym sensie elementem codzienności. Głód tu powszednieje, do czasu, aż nie nadejdzie pomoc. Pomoc każdego z Was.